pomnik. Jakiś pomnik. Już nie jakiś. Otoczenie ujawnia, że to pomnik Adama Mickiewicza na rynku głównym w Krakowie. Kiedy zburzyli go hitlerowcy, został odtworzony w tym samym kształcie. A przecież, kiedy powstał, krytycy i nawet organizatorzy konkursu kategorycznie domagali się jego usunięcia. Ale kto wie, jak nazywał się autor dzieła? Nikt? Taki jest los rzeźbiarzy. Nazywał się Theodor Rykier. Autor tego nieodległego pomnika jest wszelako znany. A to za sprawą antagonistów, od lat chcących zniweczyć i dzieła, i samego artystę. To statua Piotra Skargi, natchnionego kaznodziei z Bazyliki Świętych Piotra i Pawła, naprzeciw której stoi na kolumnie. Prześmiewcy mówią, że z niej spada. W rzeczywistości takie podobno czynił jezuita na ambonie wrażenie. Tę ekspresję artysta przeciwstawia bezwyrazowej statyczności apostołów sprzed fasady świątyni. Zburzenie pomnika kandydata do beatyfikacji nie jest realne. Oponenci chcą chociaż przeniesienia na tak zwany zatyłek kościoła. Te akty dezaprobaty artysta traktuje ze stoickim spokojem. Wyrokiem opatrzności został albowiem. Młody Czesław nie wybrał drogi duchownego. To sztuka wybrała jego. Ukończył studia rzeźbiarskie w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Doszedł do tytułów doktora habilitowanego i profesora zwyczajnego. Obecnie jest w stanie spoczynku. Czy aby spoczynku? Dorobek, jakiego fragment zaledwie zobaczymy, stawia pytanie, kiedy on to wszystko robi. Choć jego prace, monumentalne i kameralne, lokalizują się w całym, dosłownie, świecie, nazwać go należy rzeźbiarzem krakowskim. Tu mieszka i pracuje. To miasto zdobił taką ilością artefaktów, jak żaden artysta w historii. Ale swoim mogłyby go nazwać również Szczecin, Bielsko, Łomża i inne miejsca w całym kraju. I nie są to tylko rzeźby. Projektuje całe wnętrza kościołów, ołtarze, witrażowe okna, a nawet drobne naczynia liturgiczne. Rzućmy okiem na kilka najważniejszych realizacji krakowskich, świeckich, ale zawsze głęboko patriotycznych. Oto kompozycja upamiętniająca sławny wymarsz pierwszej brygady legionowej. Nieopodal miejsca, gdzie to się stało naprawdę. Wywyższoną postać naczelnika Józefa Piłsudskiego uzupełniają bogato narodowe symbole stylizowane w duchu młodopolskiej secesji. Taki jest bowiem wystrój architektury miejsca, końcówki ulicy noszącej imię marszałka. Przed stadionem, też imienia marszałka Piłsudskiego, należącym do najstarszego klubu sportowego w Polsce, Krakowi, stoi pomnik jednego z najznakomitszych piłkarzy II Rzeczpospolitej, Józefa Kałuży, słynnego łowcy bramek, kapitana reprezentacji kraju i ostatniego przed wojną jej trenera-selekcjonera. Z zawodu był nauczycielem polonistą, a reżyserowi tego filmu wypadło zostać ostatnim żyjącym jego uczniem-wychowankiem. Przed budynkiem starego dworca głównego stoi to, czym Czesław Dźwigaj zaskoczył niechętnemu jury. Tym właśnie oryginalnym, niefiguralnym projektem wygrał konkurs na pomnik Ryszarda Kuklińskiego. Kompleks rzeźbiarski jest również popisem kunsztu inżynierskiego.
Efektowny łuk szabla ma tylko jeden punkt oparcia i jest stalową opozycją do upadających jak kostki domina betonowych płyt symbolizujących mur berliński. Wróciliśmy na rynek główny. Na ścianie Bazyliki Mariackiej średniowieczny jakoby krucyfiks jest w rzeczywistości dłuta dźwigajowego. Jego też rękodziełem jest, nie będąca pastiszem, tablica upamiętniająca przebywanie tu świętego Jana Pawła II. Nasz święty papież przez pewien okres zdominował twórczość artysty. Monumentalnych figur papieskich powstało wówczas 83, swoisty rekord świata. Stoją w Polsce i wielu krajach całego globu. W rzeczywistości twórczość papieska stanowi niewielki procent całokształtu dzieła Czesława Dźwigaja. Niedaleko pod centrum, w śródmiejskim parku strzeleckim, ma siedzibę istniejące od średniowiecza Bractwo Kurkowe. Paramilitarna organizacja mieszczan krakowskich. W corocznych zawodach strzeleckich jeden z braci zdobywa tytuł króla kurkowego. Był nim także nasz protagonista. Ważniejsze wszakże bractwo oddało mu jako twórcy do dyspozycji obszar całego Zieleńca. Artysta umiejętnie zagospodarował przestrzeń taką ilością obiektów własnej sztuki, iż to miejsce bywa nazywane skansenem Dźwigaja. On sam mianował je ogrodem pamięci. Wszystkie eksponowane tu dzieła łączy bowiem przepojona duchem głębokiego patriotyzmu bohaterska i tragiczna historia naszego kraju i narodu. A wszystko bierze swój początek stąd, z miejsca na obrzeżu Wielkiego Krakowa, z jego pracowni. Okazała budowla jest darem muz, albo samego Dantego Alighieri. Wzniesiona została bowiem jeszcze w PRL-u za dewizy po wygraniu konkursu rzeźbiarskiego we Florencji. Tu rodzą się dzieła i to nie tylko rzeźbiarskie. Miejscem najważniejszym jest wszelako to, gdzie powstają dzieła pomnikowe, zwłaszcza wielkich rozmiarów. Trafiliśmy na przestój w pracy, możemy przyjrzeć się instrumentarium rzeźbiarza. W przenośni nazywane dłutem nie wygląda imponująco. Przypomina nieskomplikowane wyposażenie warsztatu jakiegoś rzemieślnika, a jednak przy użyciu tego sprzętu nadaje się kunsztowną formę masie gliny. Nasz artysta rzeźbi nie jak Michał Anioł, czyli odkuwając co zbędne z większego bloku szlachetnego marmuru, lecz dodając co niezbędne dla ostatecznego kształtu mniejszej masie lepkiego tworzywa. On rzeźbę lepi. Wilgotny gliniany prototyp staje się wypełnieniem gipsowej formy negatywu. Ta, pocięta na fragmenty, odda potem zastygnięty pozytyw kształtu w płynnym metalu. Jego nazwa, spiż, miewa też zastosowanie w licznych przenośniach poetyckich. Skomplikowany proces przemiany dokonuje się gdzie indziej. W odlewni Ludwisarza. Wyższa kondygnacja nie przypomina już graciarni, choć też bywa pracownią. Ściany zdobi kolekcja zabytkowych artefaktów artystycznych, definiujących gust posiadacza. Ale witraże, których projekty mijaliśmy, to jedna z dyscyplin Dźwigaja, tym razem jako malarza. To także salon recepcyjny, tu przyjmuje się gości.
Dalsze pomieszczenia to ekspozycja archiwum rzeźbiarskiego dorobku własnego w mniejszym wymiarze. Jest zarazem prezentacją tzw. poetyki artysty. Ten zaś jest twórcą osobnym, który nie mieści się w żadnym nurcie, tendencji, modzie. Nie chce się dać przypisać do żadnego z izmów, co wypominają mu konkurenci. Jedyne powinowactwo, jakiego można się dopatrzyć, to ludowe świątkarstwo. Z tym, że świątkarze nie uwzględniają trendów, bo ich nie znają. On je odrzuca, bo je zna. Ilość jego rękodzieła budzi aż niewiarę. A może Dźwigaj posiadł symultaniczną umiejętność mnożenia swej osobowości twórczej? Jedno jest pewne, jego tytaniczna pracowitość i dar niemarnowania czasu, uzupełnione brakiem jakichkolwiek nałogów, poza pracoholizmem. Medalierstwo to specyficzny gatunek płaskorzeźby. Każdy z setek tych krążków powstał jako osobne własnoręczne opus. Spróbujmy przemnożyć to przez godzinę. Linoryt, najbliższy krewny drzeworytu, to pasja artystyczna protagonisty naszego filmu. Wypełnia nim czas oczekiwania na duże zamówienie. To także rodzaj nanotwórczości w trochę większym niż medalierstwo rozmiarze. Pracownia też nie musi być duża. W tej technice przynależnej do sztuki graficznej używanie dłuta nie jest przenośnią. W czasie szybkiego przeglądu efektów pracy linorytownika dostrzegamy przewagę tematyczną motywów sakralnych. To święty Benedykt sformułował maksymę ora et labora – módl się i pracuj. W wersji naszego bohatera mogłaby ona brzmieć pracuj, czyli módl się. A o czym naprawdę albo jak myśli artysta Dźwigaj, kontynuując rzemieślniczy etap swojej pracy, dowiemy się niebawem. Myśli nie o poezji. Myśli poezją. On ją tworzy. W czasie długotrwałych podróży międzykontynentalnych też. Tworzy ją, zapisuje, poddaje obróbce, edytorskiemu opracowaniu graficznemu i wydaje. Wydał już 5 bynajmniej nieminiaturowych tomów wierszy. Jego poezja nie jest łatwa, zawiera, jak wszystko, co tworzy, ładunek i sakrum, i profanum. Wyraża jego filozofię, uzupełnia słowem, czego on nie wyraża obrazem. A wyraża siebie środkami malarskimi również. Robi to tradycyjnie, pędzlem z olejną farbą na palecie, na zagruntowanym płótnie naciągniętym na blejtra. Swoje wielkoformatowe obrazy w duchu realizmu metafizycznego tworzy oczywiście gdzie indziej. Rozmiar tego malowanego właśnie obrazu uważa za kameralny. Od kiedy wkroczył w jesienny okres życia, chętnie odbywa podróże sentymentalne na wstecznym biegu pamięci. Wraca do miejsca ukochanego bardziej od innych. Tam
gdzie wszystko, co jest nim, wzięło swój początek. Nowy Wiśnicz. Miasteczko małopolskie ma kilka powodów do rozgłosu. Słynny renesansowy zamek, posępnej sławy więzienie w dawnym klasztorze, bogatą historię i współcześnie Czesława Dźwigaja, artystę, miejmy nadzieję, ponad czasem. Tu się urodził, spędził dzieciństwo, ukończył renomowane liceum plastyczne. Wszystko to wiązało się z narożnym domem rodziców przy rynku. Dziś ozdobił rynek statuami przy ratuszu. Jana Matejki, który tu bywał, rysował, stąd miał żonę, i pomnikiem magnata Stanisława Lubomirskiego, budowniczego miasta i właściciela zamku, który doprowadził był do świetności. Odbudowany z powojennej ruiny stałby kasztel w swej bajecznej architekturze w środku pusty, gdyby nie wziął go w posiadanie obecny użytkownik. Wcześniej też tutaj bywał, na Wagarach. Reprezentacyjne, najobszerniejsze sale zamkowe stały się najważniejszym salonem ekspozycji dzieła, starannie wybranego wszystkiego, co najlepsze z dorobku Czesława Dźwigaja. Oryginały, kopie naturalnej wielkości, projekty i modele utworów rzeźbiarskich, zwłaszcza związanych z historią Polski. Wśród nich najwyżej cenione wizerunki świętego papieża, w rzeczywistości stojące gdzieś w odległych krajach naszego i innych kontynentów. Tu znalazło odpowiednie miejsce malarstwo witrażowe i wielkoformatowe olejne. Obrazy tworzą cykl zatytułowany Kosmogonia, co odnosi się nie tylko do astronomii, ale i wyrażać ma całość wyobrażeń autora o pochodzeniu wszystkiego. Zarówno ten cykl, jak może i całość prezentacji, są próbą statycznego zobrazowania środkami dostępnymi zmysłom tego, co jest pozazmysłowe i co wiruje w wiecznym ruchu. Do tego to cyklu Józef Skrzek skomponował inspirowany nim utwór. Profesor Dźwigaj zarówno w swej filozofii, jak i praktyce twórczej pozostaje niezłomnie wiernym aksjomatowi, że w sztuce nie ma postępu, że zmieniają się jej środki wyrazu, tendencje i mody, ale istota pozostaje ta sama od czasów malarstwa naskalnego, a może i wcześniejsza. Dlatego sam nie usuwa się z pola widzenia. Niepokornie eksponuje to, co już stworzył i póki jest, tworzy nowe. W dożywotnym trybie skazanego spokojnie czeka na sprawiedliwy osąd opatrzności albo, jeśli ktoś woli, czasu. Jest bowiem jak piramidy. To filozof Kant powiedziałby, że czas boi się tylko piramid.
Przyznam szczerze, że po 50 latach od ukończenia Akademii Sztuk Pięknych moja twórczość jak gdyby zamyka pewien etap. Co nie znaczy, że ona nie trwa. Wprost przeciwnie. Następują pewne przewartościowania. Widzenie tej twórczości, dochodzenie do niej stało się moim sposobem na życie. Nie ulega wątpliwości, że też stworzyła się większa tolerancja i dostrzegam znakomicie wszelkiego typu nowinki w sztukach plastycznych. Toleruję je, ale to nie jest mój świat. Mój świat jest zupełnie gdzie indziej. Radziechowy. Niewielka parafia w powiecie żywieckim mierzyła się z zamiarem wielokrotnie przekraczającym jej siły, ale z Bożą niewątpliwie pomocą doprowadziła dzieło do chwalebnego końca i na zboczu góry Matyska powstała niezwykła w swym wyrazie trójwymiarowa droga krzyżowa. Jej autor Czesław Dźwigaj dostał placet na swobodę twórczą i tak zrealizował swoje opus magnum, rodzaj serialu rzeźbiarskiego. Powstawało przez wiele lat i jest wyrazem nie tylko dramatu męki pańskiej, ale i dramatu poszukiwań twórczych narratora. Mimo pewnej różnorodności stylistycznej, poszczególne stacje łączy ta sama fantazja osobowości kreatora i nierozłączna z miejscem prezentacji rustykalność formy. Nie trudno dopatrzyć się w niej wątków osobistych, a w groteskowej deformacji postaci czyniących zło, riposty danym przeciwnikom. Nazwane beskidzką Golgotą dzieło szybko wrosło w pejzaż, stając się jego składową. Choć przez większą część roku cieszy oko li tylko opatrzności, co bynajmniej nie pozostawiło twórcy w atmosferze błogostanu. Znaleźli się interpretatorzy ujawniający magiczne, satanistyczne nawet motywy, zaszyfrowane jakoby w elementach całości. A jednak
Przesłanie wiary, z jaką powstało, prowadzi wciąż dzieło ku wieczystej chwale zmartwychwstania. Odległej od Beskidu w Jerozolimie, na wzgórzu nieodległym od prawdziwej Golgoty, stoi największy rozmiarem monument Czesława Dźwigaja. Jego projektem jest także kompozycja otoczenia w miejscu dawnego wysypiska. Pomnik fundacji, też Polaka, Aleksandra Gudzowatego nosi jakże wymowną nazwę dedykowaną całej ludzkości. Tolerancja. Będąc pełen tolerancji, moje prace malarskie, rzeźbiarskie, graficzne, medalierskie, a także i słowo, nie ma na celu kogokolwiek pouczać. Nie uzurpuję sobie prawa do wytyczania żadnych kierunków w sztuce. Przyznam więcej, nie podpowiadam nikomu żadnych wyborów. Nie tworzę żadnych wzorców zachowań. Nie potępiam, ani nie wyróżniam. Ponieważ sztuka nie jest ani prokuratorem, ani sędzią i nie może dzielić świata na dobro i zło. Kraków jest szczególnym miejscem. Szczyci się największą liczbą artystów, a równocześnie bywa, że zwalcza ich za życia w czasie największej ich aktywności. Niektórych pośmiertnie też. Na tym dziele anonim napisał: nie dźwigaj takich pomników więcej, bo będą same skargi. Nasz bohater, nie skarżąc się, dźwiga wciąż więcej. Wie, że jest dożywotnim skazańcem własnego przeznaczenia, bez możliwości rewizji wyroku. Więcej światła. Wiersz Czesława Dźwigaja. To tylko błysk wizji, sprawność manualna, żmudna ciężka praca, by myśl ledwo w zarodku ciałem zmartwychwstała. Ale gdzie jest duch, będący sensem idei, tej, co nas zachwyci konstrukcją nienaruszalną, logiką kształtu, tym tajemnym czymś? Kształt rodzi się wolno, formuje z obłoku pyłu, czasem gwiezdnego, by rozbłysnąć jasnością już niewygaszalną. Nieznane są drogi ducha. Są, którzy go znajdują, by z nim pozostać poza czasem, jako latarnie tajemnicy.